Cześć wam, dzisiaj ja jest Wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Destroy All Humans Clone Carnage, w serii, która to będą jakieś tam indyczki, czy coś w tym stylu. Widzimy się na indyczkach, aczkolwiek nie wiem, czy to można nazwać indykiem, chyba tak, od biedy może troszkę. W każdym razie ta gra przechodzi permanentnie na model free to play, więc już zawsze za darmo będzie, nie musicie się spieszyć, możecie ją dodać do swojej biblioteki albo zlać to totalnie, a przypomnieć sobie o niej, kiedy nadarzy się okazja, a okazją to może być granie ze znajomymi w koopie na jednym kompie. W parę osób przy jednym komputerze na kilku padach gra się w to całkiem przyjemnie, ale po kolei może. Z czym się je? Destroy All Humans Clone Carnage. Jest to gra, która wyszła w czerwcu 2022 roku, czyli jest relatywnie świeża. Producentem jest THQ Nordic i wydawcą również THQ Nordic. Jest to gra mocno nawiązująca do serii Destroy All Humans, taki troszkę bardziej spin-off, bardziej koopowy, gdzie zbieramy się najlepiej ze znajomymi i biegamy wymordować ludzi hurtem za pomocą naszych ufoków i naszych ufoczych broni. Nie mylić z foczkami. Gierka ma język polski, co prawda bardzo ograniczony, ale ma. Chyba go nawet nie odpaliłem podczas nagrywki, więc jest. Jak widzicie, recenzje są raczej, Do tego za moment przejdziemy. Więc kim i z czym mamy tutaj do czynienia? Otóż wybieramy sobie jednego z ufoków. Jest sporo skinów do wyboru, niektóre nawiązują do różnych filmów, nie wiem, It czy coś, a inne do gier również wydawanych, tudzież tworzonych przez THQ Nordic. Macie tutaj Darksidersy, dwójkę. Jest konkretnie śmierć z Darksidersów, którym graliśmy z Hadugą latając sobie troszkę na split screenie. Więc jesteśmy my kontra ludzie, jest kilka trybów rozgrywki, niektóre polegają tylko na wyrżnięciu przeciwników, to znaczy ludzi, a inne na porywaniu samochodów, innych rzeczy. Tu się pojawiają problemy, zaraz o tym powiemy, a może wręcz w ogóle przejdźmy do problemów. Co nie pykło? Przede wszystkim ta gra oryginalnie była płatna, prawie 5 dych kosztowała i jako taka nie była absolutnie warta swej ceny. Za darmo to jest dobra cena, aczkolwiek twórcy mogliby tutaj sporo poprawić, żeby to za darmo kusiło, bo na chwilę obecną, no pogracie parę minut i jest takie no tyle i raczej nie wrócicie po więcej. Drugim największym problemem tej produkcji był fakt, że jest ona mocno nastawiona na co-op albo online PvP czy coś w tym stylu, przy czym nikt w to nie grał. Więc próbowałem nagrać wczoraj, dzień wcześniej, odcinek z tej gry, ale nie mogłem się załadować na żaden mecz teraz, kiedy gra jest za darmo. Jest kilka lobby otwartych, na palcach jednej ręki policzyć je można. Mówimy o grze, która jest globalnie dostępna teraz za darmo i jest lobby tworzone przez graczy i jest ich mniej niż 5. Albo coś mi nie styka, jeżeli chodzi o łączenie w tej grze. Więc to było mega nieudane, ze znajomymi powinno się udać i wydaje mi się, że ze znajomymi ten produkt ma potencjał. Z tym, że ma wystarczająco duży potencjał, bo jest cała masa lepszych gier, które też są za darmo. Więc jeżeli to jest wasz klimat, może znajdziecie w tym trochę radochy. Jeżeli pamiętacie gry z czasów pierwszego, drugiego, trzeciego PlayStation, to może mieć jakiś vibe tych takich klasycznych łupanek, które wtedy tam były i mnie wtedy bawiły. Więc to może jest gra dedykowana do takich osób. Aczkolwiek ja z tego wyrosłem, może nie wszyscy, ja z tego wyrosłem. Ostatnią rzeczą, o której trzeba też powiedzieć, jeżeli chodzi o problemy, to fakt, że ta gra nie daje nam nic na starcie, co by tłumaczyło, co mamy robić. Nie ma żadnego sensownego tutoriala, żeby pobiegać i z, nie wiem, jakimś lektorem, który nam powie, a idź tu, a weź to, a tak się używa skilla, a to, a w tym momencie powinno się... Nie ma takiego lekkiego i przyjemnego wprowadzenia, które przydałoby się. Totalnie by się przydało. Co więcej, niektóre tryby rozgrywki, konkretnie ten, gdzie trzeba coś porywać, podnosić, przerzucać w inne miejsca, ten tryb wymaga wybrania konkretnego skilla do rozgrywki, co oznacza, że jeżeli o tym nie wiecie z wyprzedzeniem, to możecie tak zbudować swój skillset, że będzie totalnie nieprzydatny na mecz, na który się wybieracie. To znaczy, jeżeli to meczem nazwać można, co oznacza, że gra jest niedostosowana do takiego nawet standardowego grania. Skoro mamy inny tryb rozgrywki, w którym wszystkie skille są bez sensu oprócz jednego, to po co w ogóle jest możliwość ich wyboru? Dlaczego tego jakoś nie zestreamlinować? Dlaczego to nie jest sensownie rozwiązane? Więc w tej grze brakuje wielu elementów, które mogłyby ją uprościć i sprawić, że rozgrywka będzie fajna i sympatyczna, a nie frustrująca na dzień dobry. Jeżeli chodzi o grafikę, muszę wam powiedzieć, że mi się podoba, jest ładna, fajnie to wygląda, kiedy gra się na split screenie w dwie osoby, bardzo przyjemnie, bardzo estetycznie i ja jestem na tak. Menu jest relatywnie czytelne, nie ma się do czego, jeżeli chodzi o grafikę, przyczepić. Jeżeli chodzi o muzykę, to też jest bardziej Destroy All Humans Classic. Ani się do czego przyczepić nie ma, ani też nie ma co wychwalać pod niebiosa. Jest raczej nawiązanie do science fiction pulpy z lat 80. Takie jest okej. Nie ma co piłować gardła. Jeżeli chodzi o grywalność, to jest gierka, która mocno opiera się na tym, że przyjemnie się gra i faktycznie przyjemnie się gra, ale radocha z grania nie jest na tyle duża, żeby chciało się do niej wracać. Więc z mojej perspektywy, z mojej strony
te głównie negatywne recenzje ogólnie są mniej lub bardziej uzasadnione. Mieszane recenzje ostatnio, które no poszły, raczej są związane z tym, że gra jest za darmo, więc też jak za darmo to dobra cena, ale o ile gra się przyjemnie, to nie ma w tym żadnej głębi. Samo bieganie i strzelanie bawi przez pierwsze 30 sekund, 3 minuty, góra 5, ale potem no dobra, co więcej. Moim zadaniem jest tylko wyrzynać wszystkich ludzi, nie ma żadnej fabuły, nie mamy żadnych misji, questów do wykonywania, wbijamy na mapę, biegamy i mordujemy wszystko, ustawiając się najbardziej jak sensownie, żeby się grupy wrogów balowały, żeby ich wyrżnąć razem z jednym prądem i przeskoczyć do kolejnej grupy. Brakuje w tej grze bardzo dużo czegokolwiek, więc to tyle z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o sterowanie. Jak najbardziej polecam latanie na padach, jeżeli macie jakieś fajne pady pod ręką, to to jest ten moment i to jest ta gra, żeby ich użyć. Fajnie wibracje oddają to, co się dzieje na ekranie, fajnie się tym steruje, zasadniczo to jest gra na pada. Nie wiem, jak się gra na klawiaturze i myszce, wydaje mi się, że to nie jest najprzyjemniejsze doznanie wtedy. Jeśli chodzi o wymagania, to nie są one jakieś strasznie złowieszcze. 64-bitowy procesor i system operacyjny, Windows 10 na przykład 64, jeżeli chodzi o procka, to AMD albo Intel, który ma co najmniej 3 GHz, na przykład taki Kaveri A10 7850K albo Pentium Dual Core G3220. Cokolwiek nowszego i jak najbardziej do przygarnięcia. Pamięć 8 GB RAM-u, karta graficzna, która ma co najmniej 4 GB RAM-u i obsługuje DirectX 11 i Shader Model 5.1, czyli nie jest to nic mega wymagającego, aczkolwiek jeżeli macie kompa stojącego przy biurku od paru ładnych lat, to mogą być problemy. Jeżeli chodzi o ustawienia zalecane, to procesor 3,5-gigowy, 16 GB RAM-u, to może mieć większe znaczenie. Jeżeli chodzi o kartę graficzną, to coś, co na spokojnie obsługuje DirectX 12 i 16 GB dostępnej przestrzeni w obu tych wersjach. Macie chwilę bez mojego monologu? Mając to za sobą, muszę wam powiedzieć, że nie dziwię się negatywnym recenzjom tego produktu. Za darmo można pograć, jeżeli macie grupę znajomych i nie wiecie, w co sobie pułpać wieczorem, albo siedliście razem do kompa i jesteście w jednym miejscu i takie, w co by można pograć. Wizard of Legend wam się znudził, przejadł, wszystkie inne gierki takie koopowe są ostukane, to może Destroy All Humans odwróci waszą uwagę na kilka minut. Siedząc przy jakimś napoju gazowanym i rozmawiając o tym, co się u was w trakcie dnia działo, może to być przyjemny produkt, bo nie wymaga absolutnie myślenia. Jest prosty, wręcz prostackim momentem, ale może sprawdzić dużo radochy, szczególnie ze znajomymi i chyba tylko ze znajomymi. Więc link macie na dole w przypiętym komentarzu. Spieszyć się absolutnie nie musicie, bo gra przeszła permanentnie na model free to play, więc zawsze będzie dostępna, aż jej całkiem nie zamkną. Miłego dnia, dobrego jedzenka, świetnych gierek, za darmo do odebrania. Do następnego i hej! Jestem trochę zawiedziony, bo jak zobaczyłem, że Destroy All Humans Clone Carnage jest do przygarnięcia za friko, to było takie, o kurka, złapie Hadouge, złapie może Kasa, może Pidiego, może nie wiem, Steve'ego, Lora czy kogoś, Revis i pogramy sobie razem, jakieś lobby założymy, pośmiejemy się, powygłupiamy, a po takich kilkunastu minutach rozgrywki do nagrania tego odcinka było takie, może lepiej nie.